Tworzenie map to wynalazek tak stary jak ludzkość. Szacuje się, że najstarsza mapa ma około 14 tysięcy lat. Odkryto ją w hiszpańskim regionie na Wyobraź sobie, że to jest plan Twojego nowego pokoju. Został one narysowane w skali pomniejszającej 1 do 80. Chcesz obliczyć, jakie wymiary będzie miał Twój pokój w rzeczywistości? Pokażę Ci, jak to zrobić. Będzie nam do tego potrzebna linijka. Mierzymy długość tej ściany na planie. Widzisz, że ma ona długość równą 6 cm. Zapiszę zatem 6 cm. Zastanówmy się teraz, co oznacza ta skala. Oznacza ona, że wymiary w rzeczywistości są 80 razy większe niż na planie. Aby obliczyć, jaką długość ma ta ściana w rzeczywistości, wystarczy zatem 6 cm pomnożyć przez 80. 6 razy 80 to 480 otrzymujemy 480 cm. 1 metr ma 100 cm, więc 480 cm to 4,8 metra. Długość tej ściany w rzeczywistości to 4,8 m. Prawie 5 m. Teraz mierzymy długość tej ściany na planie. Ona też ma 6 cm długości. Wiemy już, że 6 cm na planie to 4,8 m w rzeczywistości. Ta ściana ma zatem również 4,8 metra. Wiesz zatem, że podłoga twojego pokoju jest kwadratem o boku 4,8 m. Mając te informacje, możemy szybko oszacować, ile metrów kwadratowych paneli podłogowych będzie trzeba kupić, aby wyłożyć podłogę tego pokoju. 4,8 m to prawie 5 m. Pole kwadratu obliczamy, podnosząc długość jego boku do kwadratu. 5 m do kwadratu to 25 m kwadratowych. Tyle w przybliżeniu wynosi pole powierzchni podłogi twojego pokoju. Oznacza to, że będzie trzeba kupić około 25 metrów kwadratowych paneli podłogowych. Teraz widzisz mapę Polski, na której zaznaczono dwa miasta: Gdańsk i Warszawę. Ta mapa została narysowana w skali 1 do 4 milionów i 40 tysięcy. Czy wiesz, w jaki sposób możemy obliczyć rzeczywistą odległość między Gdańskiem i Warszawą? Zatrzymaj lekcję i spróbuj odpowiedzieć. Dzięki tej skali dowiadujemy się, że wymiary w rzeczywistości są 4 miliony i 40 tysięcy razy większe niż na mapie. Musimy zatem najpierw zmierzyć odległość między tymi dwoma miastami na mapie. Znowu korzystamy z linijki. Widzisz, że odległość między tymi miastami na mapie to 7 cm. Zapiszę tutaj 7 cm. Aby obliczyć odległość między tymi miastami w rzeczywistości, musimy 7 cm pomnożyć przez 4 miliony i 40 tysięcy. Obliczę to na kalkulatorze. Odległość między tymi miastami w rzeczywistości to 28 milionów 280 000 cm. Najpierw zamienię to na metry dzieląc przez 100, bo 1 metr ma 100 cm. 282 800 m zamienię na kilometry dzieląc przez 1000, bo 1 kilometr ma 1000 metrów. Otrzymaliśmy 282,8 km. Odległość między Gdańskiem a Warszawą w rzeczywistości wynosi właśnie 282,8 km. Tym razem widzisz plan pewnej okolicy. Został on narysowany w skali 1 do 15 tysięcy. Jaką długość w rzeczywistości ma zaznaczona na czerwono trasa? Najpierw zmierzymy długość tej trasy na planie. Widzisz, że wynosi ona 10 cm. Zapiszę tutaj 10 cm. Spójrz teraz na skalę. Mamy tutaj 1 do 15 tysięcy. Oznacza to, że wymiary w rzeczywistości są 15 tysięcy razy większe niż na planie. Przez jaką liczbę należy zatem pomnożyć 10 cm, aby obliczyć długość trasy w rzeczywistości? Aby obliczyć długość trasy w rzeczywistości, należy pomnożyć długość trasy na planie przez 15 tysięcy. 10 razy 15 tysięcy to 150 tysięcy. Otrzymujemy 150 000 cm. Spróbuj teraz samodzielnie zamienić 150 000 cm na kilometry. Najpierw zamienię tę wartość na metry. Metr ma 100 cm, czyli zabieramy 2 zera. Otrzymujemy 1500 metrów. Aby zamienić metry na kilometry, wystarczy 1500 podzielić przez 1000. Otrzymujemy 1,5 km. Zaznaczona na czerwono trasa w rzeczywistości ma 1,5 km długości. Wykonaliśmy nasze zadanie. Gratulacje! Skala na planie czy też mapie określa ile razy długość odcinka rzeczywistego została pomniejszona. Odcinki na planach i mapach są rysowane w skali. W tym dziale znajdziesz informacje dotyczące skali na planach i mapach. Wszystkie działy znajdziesz na naszej stronie internetowej Pistacja TV.